Dzień dobry Państwu. To z kolei będzie taki głos bibliotekarki dotyczący budownictwa i może architektury też pewnych elementów. Może zacznę od takiego stwierdzenia, że pierwsze wrażenie zdarza się tylko raz. I takie stwierdzenie, które możemy odnieść do relacji międzyludzkich, niesie za sobą bardzo duży ciężar, dlatego że, jak stwierdzili naukowcy, tak naprawdę o wyrobieniu sobie opinii o drugiej osobie decyduje pierwszy sekund znajomości. I to się może położyć cieniem na dalsze relacje bilateralne. No i często można z tego błędnego przekonania właśnie bardzo długo może zająć takie wyprowadzenie z błędnego przekonania o drugiej osobie i odwrotnie. Początkowy pozytywny odbiór może być bardzo mylny, może zmienić się w negatywny. I teraz, czy tę myśl możemy odnieść do architektury i do, w szczególności właśnie do obiektów bibliotecznych? No to, że oczywiście budynek może zachęcać, że jego wygląd może zachęcać bądź zniechęcać do bycia, to jest właściwie oczywiste. I ja tutaj chciałam się skupić na takiej właśnie wizytówce właśnie w przestrzeni, wizytówce biblioteki, czyli właśnie elewacji frontowej, czyli fasadzie. Tu jeszcze chciałam taki malutki wycinek dotyczący właśnie oceny obiektów architektonicznych z punktu widzenia architektów, jak to wyglądało, takie krótkie podsumowanie, trochę historyczne. Pierwsza sprawa właśnie, czy jest możliwe zaprojektowanie budynku, który odpowiadałby wszystkim? No ta kwestia się przewijała przez historię architektury wielokrotnie. Te problemy dotyczące ustalenia wartości estetycznej, określenia jak dalece odbiór jest obiektywny, jak dalece subiektywny, był tematem wielu dywagacji historycznych na różnych poziomach znaczeniowych w różnych okresach. Właśnie to, co powiedziałam, takie pytanie sobie architekci i historycy architektury stawiali. No i przedstawicielami tak zwanego obiektywizmu byli starożytni budowniczowie. Dlaczego no, tak zwany obiektywizm? Oczywiście oni wypracowali pewne takie standardy, pewne właśnie proporcje, formy, które do dziś można uważać, że są takimi przykładami zrównoważonej kompozycji, symetrii, harmonii. Z kolei renesans. Tutaj już przechodzimy do fasad. Fasada, w której można było połączyć liniami ważne punkty, na przykład naroża portali, była uznawana za skończone dzieło, za taki wzór. Z kolei do epoki modernizmu uznawano nadrzędność kompozycji fasady do układu pomieszczeń. Później XVIII-XIX wiek skupiono się bardziej na odbiorze takim indywidualnym. Tutaj doszła do głosu psychologia człowieka i ten decydujący tutaj głos był. No obecnie właśnie się skupiają się architekci na tym takim interdyscyplinarnym ujęciu odbioru architektury, że architektura tak naprawdę bardzo wpływa na życie człowieka, na środowisko i w dużym stopniu na niego oddziałuje. Co to jest fasada budynku? No jest to elewacja frontowa. Elewacja to lice budynku, zewnętrzna część wraz ze wszystkimi znajdującymi się na niej elementami architektonicznymi. I trzeba podkreślić, że od wprowadzenia do budownictwa stali i żelbetu tak naprawdę elewacja przestała pełnić funkcje konstrukcyjne, tylko właśnie stała się taką skórą i powłoką całego budynku. Czyli właściwie nowoczesne technologie spowodowały to, że można było tą fasadę jakby no, dowolnie kształtować. Stąd też mamy w architekturze współczesnej bardzo te fasady takie dynamiczne i z różnych materiałów, czasami zaskakujących. Estetykę fasady tworzą następujące elementy. Proporcje i skala budynku. Tutaj mam akurat dwa przykłady właśnie skrajnych wielkości w proporcjach budynków bibliotecznych. Ma tutaj oczywiście również znaczenie, jak ta biblioteka prezentuje się na tle otoczenia. To też jest bardzo ważne. Kolejny element to odpowiednie rozmieszczenie otworów okiennych i drzwiowych. Kolejny to detal, barwa i plastyka. Również sprawdzenie, jak będzie wyglądać fasada w różnych warunkach i o różnej porze dnia. No i ostatni element, stan techniczny. Tak naprawdę wszystkie z tych wymienionych elementów oprócz ostatniego są trudne w ocenie. Dlatego właśnie
tyle emocji można, może wzbudzać jakiś budynek, który podoba się bardzo jednej połowie osób, a drugiej połowie w ogóle się nie podoba. Także no oczywiście są podejmowane pewne środki przez architektów, które zmierzają właśnie do ustalenia, w jaki sposób można wpłynąć na odbiorcę, żeby on w jakiś konkretny sposób odbierał dany budynek, na przykład zestawienia różnych barw, które budzą jakieś skojarzenia, ale do tej pory no, nie znaleziono takiej recepty, żeby właśnie budynek podobał się wszystkim. Oprócz podstawowej funkcji fasady, czyli ochrony wnętrza przed czynnikami zewnętrznymi, jest również funkcja dodana, czyli jest to informacja o budynku. O budynku i o instytucji, która się w środku mieści. Ta funkcja informacyjna powinna opierać się o następujące zasady. Rozpoznanie przeznaczenia obiektu, znaczenie funkcjonalne, wywoływanie uczuć adekwatnych do przypisanej funkcji, wyrażanie prestiżu i statusu obiektu i pozycji społecznej, precyzowanie czasu powstania obiektu. Rozpoznanie przeznaczenia obiektu, no to są ważne czynniki, czyli sposób, w jaki architekt odniósł się do jej części składowych, drzwi wejściowych, okien, kolorystyki w sensie funkcjonalnym, czyli tu nie chodzi nawet o to, że okna służą, żeby było jasno, tylko one pełnią pewną funkcję dodatkową, z czego sobie nawet może odbiorca nie zdawać sprawy. Fasada nie może odzwierciedlać zbyt dosłownie przeznaczenia obiektu. Co do tego zdania architekci są zgodni, ponieważ pewna dosłowność zabija formę, jest jednoznaczna, odbiera pole wyobraźni. I tutaj mam takie przykłady właśnie fasad bibliotecznych. To jest taka biblioteka pewnie większości z Państwa znana. Właściwie można powiedzieć, że to jest taka ciekawostka, no takie właśnie takie literalne potraktowanie tematu. Tu jeszcze kolejny przykład. A można temat potraktować w pewnym nawiasie, w pewnym cudzysłowie. I tutaj mamy przykład biblioteki, która ma fasadę nawiązującą jedynie do tematu książki. Te takie właśnie uchylone elementy, które mają właśnie nawiązywać do tematu książki. Nie są to dosłownie książki. Tak samo tutaj mamy drugi przykład, książki stojące. Ta fasada ma symbolizować właśnie książki, które są ustawione na półce, grzbiety książek. I podobne potraktowanie tematu, też uchylone właśnie okładki w tej bibliotece tutaj w Hiszpanii. Właśnie, jeżeli przestrzeń, w której porusza się człowiek, jest w pewnym stopniu skomplikowana, to architektura pozostaje jednym z elementów orientujących. Jeżeli jest jakaś grupa budynków i my kierujemy się właśnie ku jakiemuś obiektowi, do którego nie wiemy, jak wygląda, to architektura powinna właśnie taką funkcję dodatkową również pełnić. Po prostu no, właśnie między innymi przez identyfikację fasady. Oczywiście wywołanie odczuć adekwatnych do przypisanej funkcji budynku, no tutaj oczywiście różnie można patrzeć. Inne spojrzenie pracownika biblioteki, inne spojrzenie użytkownika, szczególnie który przychodzi po raz pierwszy. Wyrażanie prestiżu i statusu obiektu, tutaj bardziej może historycznie to było widoczne, kiedy właśnie władca lub mecenas fundował jakiś budynek. No i precyzowanie wieku na podstawie wyglądu fasady, to tak naprawdę, no oczywiście da się umiejscowić w czasie taki budynek, jego fasadę, ale nie idzie to w parze z obiektywizmem odbioru, ponieważ się nie da porównać i ocenić budynków, które są z różnych epok. I teraz tu przechodzę do takiej typologii. Oparłam się na artykule Tomasza Kruszewskiego. On dokonał takiego podziału fasad bibliotecznych na skojarzeniach odbiorcy oraz zmianach w postrzeganiu biblioteki w poszczególnych epokach historycznych. Pierwsza z tych grup tych fasad to są fasady kojarzące się z ochroną i bezpieczeństwem. On tutaj właśnie nazwał, że ta pierwsza grupa to jest fasada typu świątynia. Te fasady w typie świątyni mają z założenia wzbudzać w odbiorcy pewne właśnie uczucia takiej pewności, siły, powagi miejsca, solidności. Oczywiście to tak naprawdę właśnie te pewne środki, które są tutaj zastosowane, one mają podkreślać te założenia, a głównie tutaj związane jest to z zastosowaniem symetrii.
którą ludzka percepcja jakby przyswaja lepiej niż asymetrię. Dlatego takie właśnie założenia temu przyświecały. No i oczywiście ta fasada się wpisuje w epokę, no w jakich takie fasady biblioteczne właśnie istniały, czyli właśnie kiedy to właśnie można było powiedzieć, że bibliotekarz był takim strażnikiem zbiorów i nie wszyscy mogli korzystać również właśnie z biblioteki. Kolejna grupa fasad to są fasady w stylu warowni. I tutaj oczywiście, jak można się domyślić, taka fasada ma wywołać wrażenie pewnego bezpieczeństwa, ochrony zgromadzonych w budynku zbiorów, ale też idzie to w parze z tym, że nie jest to fasada przyjazna użytkownikowi, właśnie wręcz przeciwnie. Można powiedzieć, że jest taki utrudniony ten dostęp do zbiorów. Ja chciałam jeszcze może tutaj pokazać, ta biblioteka po lewej stronie to jest Biblioteka Narodowa Kosowa i tutaj pan Kruszewski w swoim podziale jakby podkreśla, że ta fasada może odpowiadać właśnie temu, że tam było, na tym terenie było bardzo dużo wojen swego czasu i tak, zbudowanie takiej biblioteki ma swoje uzasadnienie. Ta fasada jest uzasadniona jakby czynnikami, które tam na tym terenie były. Teraz kolejny podział, fasady nowoczesne, lustro, ekran. Jakie tutaj mamy założenia przy tym typie fasad? No oczywiście to są fasady nowoczesne z zastosowaniem dużej ilości właśnie szkła i one tutaj w przeciwieństwie do opisywanych wcześniej, zamiast tworzyć barierę, mają tą barierę niwelować i właściwie można powiedzieć, że tutaj następuje takie przenikanie przestrzeni. Jednocześnie odbiorca jest w środku i na zewnątrz, ale to też działa w drugą stronę, że to, co jest na zewnątrz, wchodzi również do budynku przez tą fasadę i właściwie można powiedzieć, że tutaj zachodzi takie współprzenikanie. Kolejny podział, czyli to są fasady nowoczesne typu front-off. To jest taki ciekawy przykład właśnie, Technical University Library w Delft. To jest fasada odwrócona do odbiorcy właśnie, która ukrywa zawartość, ale jednocześnie ukrywa samą siebie, jak widać, ponieważ no, gdybyśmy nie wiedzieli, że to jest biblioteka, to byśmy w ogóle nawet nie wiedzieli, że tam jakiś budynek jest prawdopodobnie. I jeszcze tutaj mam takie przykłady. To są kolejne z takich przykładów bibliotek. I trzeba zaznaczyć, że ja powiem szczerze, że opierając się na tym podziale, to podeszłam do niego tak trochę swobodnie, dlatego że tutaj jeszcze, przepraszam, ten podział fasad ma charakter swobodny, dlatego że jednak nowoczesna architektura przyjmuje takie formy, które się nie poddają klasyfikacjom i nie da się ich skatalogować jak książki. Natomiast no, można podejmować takie próby, ale myślę, że jednak no, jest to architektura jest taką dziedziną nieprzewidywalną, jeszcze związaną z nowoczesnymi technologiami budowniczymi, budownictwa i także nowoczesne środki mogą pozwalać na naprawdę na bardzo wiele i te podziały mogą być po prostu chybione. Tu jeszcze kolejne przykłady. I teraz właśnie istnieją pewne pojęcia, bo w ogóle w opisywaniu fasad no, jest problem właśnie, żeby można było jakoś określić jednoznacznie jakimiś określeniami jednoznacznymi. W architekturze się... Jeszcze 4 minuty. Dobrze. W architekturze właściwie można powiedzieć, że takimi przeciwieństwami się określa. Można określać i cały budynek, i fasadę. Właśnie takie dychotomie mogą nam pomóc w opisie fasady i budynku. I wszystkie z tych pojęć, które tutaj są, da się wyrazić poprzez środki wyrazu, których oddziaływanie tak naprawdę odbiorca może dostrzec albo w ogóle nie być świadomy ich. Dlatego, że może nawet nie zastanawia, dlaczego ten budynek działa tak na niego, a nie inaczej. A być może te środki są zamierzone, tylko że właśnie użytkownik sobie z tego nie zdaje sprawy.
tak jak powiedziałam właśnie, jedna podstawowa zasada, która jest niezmienna w analizowaniu zarówno całego budynku bibliotecznego, jak i jego elewacji frontowej jest niezmienna, bo te dwa elementy muszą ze sobą współbrzmieć jak dwa instrumenty, zresztą analogie do muzyki w architekturze się bardzo często pojawiają i co więcej, taka harmonia musi pojawiać się w odniesieniu do działalności, jaką dana instytucja chce prowadzić. No, elementy fasady muszą w pewien symboliczny sposób potwierdzać rodzaj aktywności tak, aby komunikacja niewerbalna między budynkiem w sensie instytucji, a potencjalnym użytkownikiem przebiegała w sposób jasny i niezakłócony. Właściwie no, nie może ta fasada biblioteczna wprowadzać w błąd, ale nie może też być zupełnie transparentna. No chyba, że w założeniach robimy jakiś bezosobowy taki gmach, ale chyba na tym twórcom bibliotek, no mam nadzieję, nie zależy. No i teraz tu chciałabym jeszcze nawiązać do tego, co powiedziałam na początku właśnie, że właściwie z taką, z fasadą i ogólnie z architekturą to jest właściwie tak jak z kobietą, dlatego że fasada może być piękna, ale właśnie niedobrze by było, gdyby tam za tą fasadą nic nie było więcej oprócz tutaj tego piękna zewnętrznego. No ale z drugiej strony, jeżeli fasada nie zachęci nas, żeby wejść, no to nie dowiemy się, co tam jest właściwie za tą fasadą. I na koniec chciałabym tylko tak właśnie taki podprogowy przekaz Państwu przekazać i mam nadzieję, że ta fasada dobrze na Państwa wpłynie i zapamiętacie ją i będzie się podobać i również sprawdzicie Państwo za jakiś czas, co tam się kryje też za tą właśnie fasadą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jakieś pytania do prelegentki na temat fasad? Tak, jedno, proszę bardzo. Ja chciałem spytać prelegentkę, którą fasadę biblioteki w Polsce uznaje za modelowy przykład tej świadomości architektów? Oprócz oczywiście własnej. Nie wiem, czy mnie słychać, tak? Szczerze mówiąc, no nie faworyzuję żadnej. No jest kilka takich rzeczywiście fasad, które mi się podobają, ale na przykład podoba mi się fasada Nowej Biblioteki Politechniki, nie, Boże, CNIBA niejaka. Jest ładna, aczkolwiek nie sprawdziłam, co jest tam za nią, więc jeszcze nie wyrobiłam sobie do końca poglądu. Także nie mogę jakby podać tutaj... Dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania? To pewnie kwestia gustu przede wszystkim. Jedna fasada podoba nam się bardziej, druga mniej. Mnie osobiście najmniej przypadła do gustu warownia. Jakoś tak. Chociaż czasami biblioteki wizualnie bardzo otwarte, formalnie są bardzo zamknięte i to też może być czasami mylące.